Dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem. Dzień dobry, witam serdecznie na kawie z Budzyńską. Wydaje mi się, że jeszcze nie ma 10:00, ale nie jestem pewna, nie mam tego jak sprawdzić, bo nadaję na telefonie. I jak nadaję na telefonie, to nie widzę godziny, a nie mam ze sobą zegarka. Więc się ogarnijcie i znajdźcie sobie coś do picia, chciałam powiedzieć, i też chciałam sobie znaleźć, ale mi nie wyszło. No to co mogę powiedzieć, zanim zaczniemy i zanim będzie 10:00? Jesteśmy w Jakuszycach całą rodziną na zimowym szaleństwie biegówkowym i zaczynam się obawiać, jak to będzie z tym zimowym szaleństwem, bo widzę, że z dachu leci. A jak z dachu leci, to znaczy, że wszystko się roztapia, a jak się roztapia, to znaczy, że dupa blada. O, Klaudyna już napisała, że widać i słychać, cieszę się bardzo. I w związku z tym, że dzisiaj jest szaleństwo biegówkowe, to dzisiaj kawa z Budzyńską będzie super, hiper krótka. A w zeszłym tygodniu, Boże. A w przyszłym tygodniu kawy z Budzyńską nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle, bo ja będę mieć ferie i chcę mieć ferie od samego początku do samego końca. Tak? Przynajmniej przez tydzień. I co dzisiaj mam Wam do powiedzenia? Czy już jest 10:00? Czy ktoś by mógł dać powiedzieć, czy już jest 10:00 i czy mogę zacząć oficjalnie kawę z Budzyńską, żeby nie było? Przy okazji jestem chora. Właśnie z choroby wychodzi nasz młodszy syn i mnie zaraził chyba i ja zaczynam być chora, także w ogóle jest cudownie, cudownie. Ta, napisała Katasza. Tak, jest, czy już jest 10:00, czyli możemy zaczynać. Dobrze, nie ma dzisiaj dżingla, słuchajcie, bo w ogóle nie wiem, gdzie to jest i nie mam siły puszczać, ale są dzisiaj urodziny i Martyna Pawłowska, Klaudyna Maciąg, Klaudyna i Małgosia mają dzisiaj urodziny, w związku z czym do opakowania od tableta 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. W zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, niechaj żyją nam. Spódnicy na szosie, Ania mi pisze, że jest 10:01. Ania, kobieto, matko boska, już mnie wszystko boli. A dopiero wczoraj jeździliśmy. Ale na moje usprawiedliwienie mam to, że jeździłam z Mr. B, a on zapierdziela na tych nartach. Także Jezus Maria, na serio, muszę go, znaczy nie muszę go gonić, no nie muszę go gonić, nie, no. Trasę znam, dojadę, no ale jednak miło razem, więc najczęściej ja go gonię. Znaczy zawsze ja go gonię, chyba że mi daje fotę, ale to jest strasznie wkurzające, jak tak ci wiesz, po nartach w zasadzie sunie, żeby tylko, no i że za wolno. I stwierdził, że jak będziemy z Tolkiem jeździć, to co to? Aha, że on sobie przyczepi kawałek mięsa, a ja będę jechać z Tolkiem i Tolek będzie musiał go gonić. No dobrze, nieważne. Takie tam biegówkowe, wiecie, historie. Jak dzisiaj skończymy sprzedaż kursu książki, to drugi odcinek serialu o biegówkach, bo serial o biegówkach robię na Instagramie. Jak ktoś chce coś wiedzieć o biegówkach więcej, to w Instastory wczoraj jest pierwszy odcinek, dzisiaj będzie drugi. A propos kursu książki, moje drogie, dzisiaj sprzedaż kursu książki w swoje ręce bierze gang Pani Swojego Czasu, ponieważ ja jak tylko skończymy, no to wychodzimy na biegówki i sprzedażą się nie zajmuję, a dzisiaj jest ostatni dzień możliwości zamawiania kursu książki w niskiej cenie. W niskiej to za dużo powiedziane, w niższej, bo to nie jest niska cena. 99 zł za książkę to nie jest niska cena, to jest wręcz bardzo wysoka cena, ale od dzisiaj, od godziny 20 ta cena rośnie do 129 zł. W związku z czym będzie jeszcze wyższa i dzisiaj, do dzisiaj, do 20 można zamówić ją w niższej cenie. Bardzo, bardzo, bardzo Was proszę, jeśli wiecie, że chcecie kupić, nie odkładajcie tego na wieczór. Natalia już jest zasypana mailami. To jest w ogóle niesamowite, ile razy ja powtarzam to samo i ile razy mamy dokładnie taką samą sytuację. Już wysyłacie, że ja już napisałam maila i nikt mi jeszcze nie odpisał. No nikt nie odpisał, bo Natalia w tym momencie założy się, że ma jakieś 80 maili czekających na nią, a jest dopiero początek dnia, więc wieczorem będzie jeszcze później. I jak będziecie robić zakupy o 19:50 i napotkacie jakikolwiek problem techniczny, to jest bardzo mała szansa, że się do nas dobijecie w tym momencie, więc no. Więc warto to zrobić wcześniej.
z informacji dodatkowych, które gang kazał mi przekazać, jeśli wykupicie nakład dzisiaj, bo w tym momencie mamy 4856 kursoksiążek z 6000 nakładu, czyli zostało 1200, zakładając, że 100 idzie zawsze dla gangu, to 1100 książek mamy. Pierwszego dnia kupiłyście dużo więcej niż 1100 książek. To dlatego mówię pierwszego dnia, ponieważ sprzedaż ostatniego dnia jest z reguły większa niż pierwszego dnia. Prawie zawsze jest większa niż pierwszego dnia, co najmniej taka sama. I jeśli wykupicie ten nakład, to dostałyśmy informację z drukarni, że drugi nakład będzie dopiero w drugiej połowie lutego. Oczywiście kursoksiążka będzie dalej sprzedawana do dzisiaj, do 20 w niższej cenie, nawet jeśli wykupicie cały nakład, ale te z Was, które przekroczą te 6 tysięcy, dostaną kursoksiążkę dopiero w drugiej turze. Oczywiście będziemy o tym informować w czasie sprzedaży, tak? Czyli będzie na stronie sklepu taka informacja. Aczkolwiek też wiem, z mojego doświadczenia wynika, że jak ktoś kupuje za 5, to już nie zwraca uwagi na to, co tam jest w ogóle napisane. Dzisiaj wychodzi pierwsza partia kursoksiążek, ale też proszę Was, nie spodziewajcie się, że nawet klubowiczki, które kupiły pierwszego dnia, czyli jeszcze nawet nie w pierwszy dzień sprzedaży, tylko jeszcze wcześniej, no wystarczy, że kupiłaś jako osoba numer 600 i na pewno nie wyjdzie 600 książek. No to jest tak, że to jednak jest czynnik ludzki, tak? Ludzie to pakują, wysyłają. Podejrzewam, że będziemy cały tydzień wysyłać kursoksiążkę. Z innych informacji w gangu mamy, słuchajcie, asystentkę, znaczy asystentkę bogini cierpliwości, czyli drugą osobę do odpowiadania na Wasze maile i komunikowania się z Wami właśnie po to, żeby było szybciej. Czy zdradzę, kto dostał się do gangu? Nie, nie zdradzę, dlatego że nie poszła jeszcze informacja oficjalna dla osób, które były w trzecim etapie, więc nie mogę na forum powiedzieć kto, skoro dziewczyny jeszcze nie dostały informacji. Ta informacja idzie dzisiaj, więc wkrótce się dowiecie. Tak jak mówię, dzisiaj sprzedażą zajmuje się gang w 100%. Zobaczymy, jak im pójdzie. Kiedy trzeba zapłacić? Od razu czy za 2-3 dni? Płatność za artykuły fizyczne, czyli za książkę fizyczną, macie na nią aż 10 dni. Czyli możecie kupić teraz, a zapłacić za 10 dni, ale pamiętajcie, że być może za 10 dni to już będzie wersja z dodruku, tak? A za e-booka macie 14 dni. I teraz ważne informacje. 3 lutego zaczyna się wielka i totalna wyprzedaż u Pani swego czasu. Robimy w magazynie totalne czystki. Zmieniamy w ogóle podejście do sprzedaży i wyprzedajemy ogromną ilość produktów. Wyprzedajemy bardzo dużo artykułów piśmienniczych, wyprzedajemy prawie wszystkie listy papierowe, wyprzedajemy praktycznie wszystkie listy suchościeralne i wyprzedaż będzie ogromna także pod kątem cen. To znaczy się, niektóre produkty będą przecenione aż o 80%, więc bardzo, bardzo dużo, ale od razu też powiem, że nie będą przecenione nasze flagowe produkty, więc nie będą przecenione książki, nie będą przecenione kursoksiążki, nie będą przecenione e-booki, nie będą przecenione planery, mini planery i segregatory. To nie będzie przecenione, natomiast poza tym bardzo, bardzo dużo, dużo produktów. 3 lutego wchodzi też do sprzedaży nowy ścianer. Strasznie nudziłyście o ścianer i strasznie chciałyście go mieć, więc w końcu zdecydowałyśmy się zrobić i nowy wzór z ścianera wybrały klubowiczki klubu Pań swojego czasu. Wybrały piękny, mnie on też bardzo, bardzo, bardzo podoba. Dlaczego znikają produkty suchościeralne? Czy tak słabo się sprzedają? Tak, Moniko, produkty suchościeralne sprzedają się słabo. I to jest o tyle ciekawe, że bardzo, bardzo je chcecie, bardzo o nie prosicie, ale one się nie sprzedają. Znaczy, to nie jest tak, że nie sprzedają w ogóle, tak? No, wiadomo, że tam ileś tysięcy sztuk się sprzedało, ale to nie jest taka sprzedaż, żeby uzasadniała trzymanie ich w magazynie nie wiadomo jak długo, więc nie będzie ich. Nie będzie ich, po prostu ich nie będzie w sklepie. To co ważne, te produkty, które są wyprzedawane, nie będą wracać do sklepu, ich już po prostu nie będzie nigdy. Więc 3 lutego mamy też nowy ścianer, on jest połączony z wyprzedażą, on oczywiście do wyprzedaży nie idzie, bo to jest nowy. Jest kiepska ostrość obrazu, Karolino, ponieważ ja jestem na feriach,
I tutaj jest słaby zasięg. 14 lutego wchodzi do sprzedaży czerwony planer, który Wam pokazywałam na zeszłej kawie z Budzyńską. Pokazywałam Wam okładkę. Jest naprawdę przepiękny, aczkolwiek 13 lutego mogą kupować klubowiczki. Mamy 1000 sztuk tylko, więc nie wiem, jak to będzie. I gang pracuje nad nową kolekcją Bogini Cierpliwości Sika, jak ją widziała. I nie jest to kolekcja w kotki, jednak aż tak bardzo nie znacie Bogini Cierpliwości, jak się Wam wydaje. To nie jest kolekcja w kotki. A ja, słuchajcie, pomimo tego, że jestem na feriach, to cały czas pracuję nad e-bookiem o budowaniu społeczności. To jest tak, że jemy śniadanie, potem idziemy na spacer z Tolkiem, potem idziemy na narty, potem wracamy i coś jemy, potem ja idę na saunę, potem i piszę e-booka, a potem idziemy na kolację. Taki mamy tutaj tryb życia. Więc trzeba się wyjeździć, póki jeszcze jest śnieg, zanim wszystko nie stopnieje. Natalia Trybus, nie sika, tylko się popłakała. Przepraszam, tak, Natalia się popłakała z radości, nie posikała. To ja sikam z radości, ona płacze. Takie mamy. Każda z nas inne płyny ustrojowe po prostu wydziela z sytuacji radości. No dobra. Słuchajcie, to ja kończę w takim razie, bo muszę uciekać, rodzina na mnie czeka i tak mają wystarczająco dosyć tego, że prowadzę live'y na swoich wakacjach. Za tydzień nie ma kawy z Budzyńską, za tydzień nie ma kwadransu z Budzyńską, więc widzimy się dopiero za 2 tygodnie. Trzymajcie się, pa, pa.